Proszę Państwa, mój kolejny filmik. W poprzednim widzieliście, jak tutaj się kosiłem się kosiarką z Paliną Hokachej. Nie mogłem Wam wiele powiedzieć, więc teraz Wam coś powiem. Wczoraj otrzymałem parę listów, proszę, przedwczoraj, ale dopiero wczoraj czytałem. I teraz, proszę Państwa, chciałem Wam coś zademonstrować. Tu mam jeden z nich. Dostałem dwa z MOPS-u dotyczące nie żadnych pomocy, tylko innych rzeczy. Ja tego, proszę Państwa, już nie robię dla siebie, tylko to robię dla potomnych. I teraz Wam powiem tak, proszę Państwa. List z MOPS-u wysłany, proszę Państwa, nawet daty tu nie ma, kiedy wysłany. Umowa 11 otrzymałem. Tak, proszę Państwa. 11 otrzymałem. Sygnatura akt OK0133.1.2021 z dnia 5 maja 2011 roku. I to jest w odpowiedzi na Pana wniosek, wezwanie, list otwarty z dnia 27 kwietnia 2021 roku. Informuję, że zarówno w 2020, jak i 2021 roku środki finansowe na świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Środku zadania w zakresie pomocy. I tutaj pisze, ile dopłat w wysokości 10-30. Słuchajcie, przysłali mi taką... To takie nieczytelne pismo. Tu są wszystko wymienione, ile, proszę Państwa, MOPS w Sieradzu otrzymuje. Proszę Państwa, ogółem, wydatki ogółem poniesione przez MOPS w Sieradzu wynosiły 61 623 695 zł i 64 grosze. Proszę, tu jest nad moim palcem, zobaczcie, żebyście widzieli, że mówię prawdę. I słuchajcie, i to dział 851 zdrowia 48 tysięcy z czymś tam. Dział 852 pomoc społeczna 8 179 tysięcy. I dział rodzina 855 53 396 tysięcy. Ale to nie o to chodzi. Patrzcie, taką listę mi przysłali. Proszę Państwa, tu masę, ile tam, to niezrozumiałe to jest. Najważniejsze, co mnie interesowało i Was powinno zainteresować. Tu te kilka szmat, co mi przysłali, mówiącego papieru. Proszę Państwa, zaraz Wam powiem. Tu napisane. Zgodnie z planem na 2021 rok na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników MOPS w Sieradzu i realizatorów umów zlecenia, pracownicy, prawnicy, psycholodzy, pedagodzy, zaplanowano kwotę 4 467 420 zł. Bez groszy. Proszę. Tu jest wszystko napisane. Zobaczcie tą cenę. Czyli zobaczcie, jakiegoś psychologa, który nic nie może, jakiegoś prawnika, który nic nie może, bo Nikusia, mając 10 miesięcy ze mną na zupki chodziła, mając 2 latka chodziła i tylko zupki dostawała, żadnej pomocy. Jedną pieluszkę chyba mi tam dali w interwencji kryzysowej, jak z Ukrainy ją przywiozłem. I zobaczcie, te pasożyty, gryzipiórki, nieudacznicy społeczni, gdzie mi się zarzuca na YouTubie, że ja nie pracuję, podpisy są, że leniem patentowanym jestem, że jestem, jak że do nich chodzę. Słuchajcie, o, zwłaszcza generał Haller, którego wczoraj zdymisjonowałem do szeregowej Haller. Proszę Państwa, czy Ty chociaż wiesz, kiedy Józef Haller się urodził, kim był? Nie wiesz pewnie. Von Hallenburg się nazywał. Niemieckie jakieś tam, czy austriackie nazwisko, bo 13 sierpnia, proszę Państwa, w 73 roku pod Krakowem się urodził. Proszę Państwa, pomijając dzieciństwo, jakie miał, był nietuzinkową postacią, panie szeregowa Haller. Jeszcze Ci powiem więcej. Był w armii Piłsudskiego, dużo dokonywał na wojnie bolszewickiej, proszę Państwa. Umarł w 60 roku, proszę Państwa, 4 czerwca. Czy Ty o tym wiedziałaś? W Londynie. Ale jego nazwisko chcesz dumnie wziąć, a czym Ty się bierzesz? Trudnisz, hipokryzją. Panie, nie wiem, jak się tam nazywasz, panie Nowak, czy... Już zapomniałem, mogłem sobie na kartce spisać, nic spisałem. Fajne wpisy, pozdrawiam, dziękuję. I proszę Państwa, tu chciałem odnośnie tego MOPS-u tylko Wam to opowiedzieć. A tutaj jakiś generała Hallera sobie biorą, kurde. Dopięty mnie dorosłaś, czy nie dorosłaś, kim tam jesteś? Nie masz odwagi się nawet... I nawet przyznać, kim jesteś, zdjęcia dać, tak jak ja. Hipokryci, kurde. Macie tak życie nieciekawe, albo w blichcie i w luksusie żyjecie, w komforcie. O komforcie tylko myślicie. Mi zarzucacie bruda w śmierdzącym samochodzie. Możecie mi zarzucić, że nie dbam o czystość w samochodzie czy w domu, w mieszkaniu. Ale nie o to, że ja, proszę Państwa, nie dbam. Proszę Państwa, zanim tutaj przyszedłem, proszę Państwa, nogi? Proszę, dzisiaj myte. Mam pokazać, może są brudne stopy pod spodem przed chwilą, bo tak, bo chodziłem tutaj, trawę kosiłem, proszę Państwa. Drugą Wam pokażę.
żebyście nie mówili, że pijanka, to i po tym wpisie tego cholera, tu są brudne palce, bo chodzę w tym, wykąpię je dzisiaj, wypiorę je dzisiaj te laśki, ja popiorę. Codziennie będę przez ten wpis przychodził w inaczej ubrany, bo mnie stać na to, proszę Państwa. Spodnie kupione mam, proszę Państwa. Koszulka kupiona, to wszystko jest kupione, proszę Państwa, co na mnie. Nawet nie, sandałki chyba tylko Indianin kupił za małe i mi zostawił, a tamte mi się lekko dziurki zrobiły. I wy chcecie mnie tylko ośmieszać, hipokryci. Mnie od pasożyta nazywacie, proszę Państwa. Dodatkowy filmik zrobię jeszcze, bo się pytacie ile, albo teraz mogę pokazać, co mi tam szkodzi. Ja mam tyle filmów, nikt nie będzie, proszę Państwa, brał, ile pieniędzy mam przy dupie, mówią. Pokażę wam, ile mam pieniędzy przy dupie, proszę Państwa, dzisiaj. I skąd te pieniądze mam, proszę? Z kantoru mam, a czemu z kantoru? Proszę bardzo, tu wam pokażę, najpierw od innego zaczniemy. Moje klony, zobaczcie. Proszę. 20 klonów, drugie, proszę Państwa, 20 klonów, zobaczcie, pierwsze już wypłowiały nawet. Hrywnę mam ukraińską przy tyłku, żeby to tak kulturalnie wychodziło. 10 rubli, nie wiem, z Osetii czy z Czeczenii przywiozłem. Oj kurczę, klony mi upadły, ale sklonują się. Proszę Państwa, dacie taki pieniądz, w życiu nie mieliście, a ja go z Hondurasu przywiozłem, Lempira, wódz Indian, 40 lat, konkwistadorów, proszę Państwa, tępił. No i polskie pieniądze wymienione, Suzana mi dała, jest na zdjęciach na Facebooku, zobaczcie, 200 euro, proszę Państwa, groszyk jakiś tam został, bułkę kupiłem, proszę, 200, 400, 600, 800, 900 złotych. Dała mi na mieszkanie, bo na licytację pójdzie. Będzie dzisiaj, jutro wpłacone, ja nie mam czasu nawet wpłacić tego. To nie wszystko, chcecie zobaczyć? Wróciłem z pieniędzy, 20 euro za paczkę dostałem, którą wiozłem do Polski, proszę Państwa. Dali mi z Janosika. Proszę, ile zostało ma być dla mnie? Proszę, przekaz pocztowy, pijanka nie okłamie nikogo, nie okradnie. Zobaczcie, jest tutaj, wsie razy nadane, pani Edyta jakaś tam, z Warszawy Ursusa. Zapłaciłem za paczkę, proszę Państwa, 26 zł. Resztę zostało dla mnie, tutaj mam. To co kupiłem sobie parę groszy, donoście do skarbówki, do MOPS-u donieście. A ja to opublikuję, tu jeszcze grosze zostały, zobaczcie. Bo mi nawet zarzucili w drugim piśmie, że byłem w cukierni. Przecenione pączki po złotówce kupiłem, proszę Państwa. Czasami kupię świeżą za 2 zł bułkę. Pytał się, czy nie mają w cukierni dorodka przecenionych. Zapytajcie się z ręką na sercu. Ja tego nie kłamię, ja to, nie mam czasu wszystkiego publikować, bo muszę być ostrożny teraz. Jakieś niewygodne materiały, które mogą wziąć, nie mogę. Jest tu w moim archiwum, w tej karcie, co tutaj jest na tym, proszę Państwa. Także panie Heller, wstyd, że pan się tak ukrywasz, bo Heller naprawdę, von Hallenburg się nazywał. 13 sierpnia się urodził, proszę Państwa. A ty nawet o tym nie wiesz. Skąd? Gdzie był? Gdzie walczył? Że w Londynie umarł. Wiesz, kiedy umarł w Londynie? 4 czerwca 60 roku. 15 lat po wojnie. Ja miałem roczek wtedy. Także, proszę Państwa, wkrótce będą paszporty obywatelstwa księstwa Klonowa. Konto zakładamy, tak jak to mają te bikony, czy jak się nazywają, tych oszustów, którzy dzwonią, wydzwaniają mi. Proszę Państwa, nie wierzcie w to, założymy walutę wymienialną księstwa Klonowa. Proszę Państwa, mam pomysł. Jeżeli chcecie, mam dużo wiedzy, wiadomości. Piszcie do mnie, czy na tym ktoś chce kupić coś, firmę założyć, przewieźć. Mogę wam pośredniczyć, mam wiedzę, ja nie zarabiam na tym. Jeżdżę do Paryża, prowadzę samochód, nie zarabiam na tym. Wracam, nie zarabiam na tym. Możecie być pewni, dacie mi jakąś komisję, mi nie jest, komisja to jest jakiś zysk z tego procentowy, możecie kupić samochód, możecie kupić kosiarkę, możecie kupić traktor, kombajn, załatwię wszystko, tylko żebym miał jak dojechać tam, na paliwo potrzebne jest, spać mogę w samochodzie, bagietkę kupić za 30-40 centów w Intermarsze, pasztet za euro czy za pół, jakieś masło, serek, butelka wody, bo ja tych Coca-Coli nie piję. Bo to jest wszystko, proszę Państwa, trucizna, te słodzikami słodzone. Także, proszę Państwa, gdybyście chcieli, nie ma problemu.
Chcecie w coś zainwestować, żeby wam z Francji załatwił, kupił, czy to Belgię, bo francuski znam, nie ma problemu. Nawet mam układy w Anglii, nawet z Anglii, chce się samochód z prawej strony, kierownica, nie ma problemu. Mam znajomych, pojadę, piszą mi prywatnie, wy nawet nie wiecie, jakie pijanka, jakie książę, no spiesznie samozwańczy ma różne te, różne, proszę państwa, układy w świecie. A swoją drogą jeszcze, no pieniążki najważniejsze, teraz schować klony, żeby się sklonowały i proszę państwa, żeby nie zagubić. A tutaj nie mam, tutaj chciałem wam pokazać, co będę na śniadanie jadł. Kupiłem kaszankę sobie wczoraj, 3-4 zł zapłaciłem. Jedną zjadłem bułkę i 3 bułki kupiłem, po 20 chyba 8 groszy. Proszę, biała kaszanka, którą lubię, proszę państwa. I bułkę zwykłą. Bo zarobiłem paczkę, przywiozłem, proszę państwa, z Paryża. Tylko tyle, że musiałem ją dźwigać na wózeczku i wysłałem się razu. Hoka hej, się widziałem, już pijanka. Pozdrawiam.